Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj rozmawiam z panem Andrzejem, który najprawdopodobniej wygra mistrzostwa KLS 2014. Proszę powiedzieć trzy słowa o sobie, no i o waszym stowarzyszeniu. No ja osobiście jestem, mieszkam w Gdyni. Stowarzyszenie nasze powstało prawie 2 lata temu. Skłoniło nas do tego chęć po prostu rozpowszechnienia surfcastingu tutaj na naszych wybrzeżach. Gdyż czegoś takiego praktycznie oprócz Pomuchla z Lęborka nie było. Także powstało nas, no paru nas się zebrało, powstało między innymi prawie w tym samym czasie klub Bellona z Helu. No i tak się potoczyło i później zaczęliśmy od tego, że po powstaniu klubów zaraz krótko właśnie postanowiliśmy coś takiego stworzyć jak Liga Surfcastingu, żeby to, wiadomo, jakoś bardziej propagować, rozpowszechnić. Ile członków wasz klub ma na tą chwilę? Oj, dokładnie nie wiem, ale około 30 jest nas. No z racji na to, że no, tych punktów ma pan sporo tutaj w KLS, chciałbym zapytać o takie typowe patenty tutaj na te nasze nadmorskie ryby. Na co bierze leszcz, czy flądra, dorsz, czy czym to się czymś różni? Czy są jakieś specjalne patenty na zarzucanie tego zestawu? I co dla mnie jest istotne, jak to wygląda w praktyce w różnych okresach roku? Czy w różnych okresach roku inne ryby żerują, gdzie żerują i na co? Tak, można podzielić w sumie rok pod względem brań na takie jakby 4 okresy. To dużo też zależy, biorąc początek roku, zimę. Od tego, co się dzieje na plaży odnośnie aury, czy plaża jest zamarznięta, czy nie. To sporo ludzi chodzi właśnie za trocią, łososiem, ze spinningiem. No tu jest raczej właśnie dla surfcastingu trochę taki martwy sezon, bo o ile woda spada już poniżej 5 stopni, no już niestety dla nas tutaj raczej nie mamy czego szukać. Ale właśnie wtedy zaczyna się taki sezon właśnie łososiowo-trociowy, gdzie naprawdę sporo ludzi też zaczyna łowić na spinning w Bałtyku. I to jest tak okres prawie że do maja. I tak od kwiecień, maj, czerwiec zaczyna się flądra. To jest okres taki właśnie flądrowy, gdzie przynętą w sumie najlepszą. Sporo ludzi mówi, że dobrą przynętą na flądrę jest robak, rosówka. Nie wiem. Dla mnie, moim zdaniem, najlepszą przynętą na flądrę jest właśnie filecik ze śledzia. Następny sezon, to następny taki właśnie okres, maj raczej nie, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, początek września. To już mamy taki, wchodzimy w okres leszczowy. Sporo ludzi, jak się siedzi na plaży, mówi ze zdziwieniem leszcz w wodzie słonej. Ale właśnie to jest ryba dwuśrodowiskowa. I też jak mnie się ludzie pytają często, że leszcz, a w wodzie słonej, a pytam się krótko. A czy Wisła wpływa do morza? Wtedy jest, kończą się pytania. I właśnie leszcz. Leszcz właśnie lubi sobie podjeść i lubi raczej, jak to się mówi popularnie u nas, mięso. Czyli tak jak na śródlądziu się używa na węgorza pęczka robaków, tak samo tutaj właśnie haczyk dość spory, tak jedynka, około wielkości jedynki. I zakładamy tak z 4-5 robaczków, owijamy taśmą w PVA, bo to są naprawdę bardzo duże przeciążenia przy rzutach. No i zarzucamy. Robaki znaczy się dendrobena, to jest co, dendrobenę czwórkę? Czwórka to tam różnie, ja raczej mam kompostownik i we własnym zakresie mam robaczki, także często bywają, no nie wiem, może to się okazuje czasami sukcesem, czy nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie jest człowiek rybą i nie wie dokładnie, co właśnie ta
jakby to powiedzieć, nasz przeciwnik czy przyjaciel, ten spoczywający w wodzie, chciałby bardziej. I to mamy okres ten typowo wakacyjny, kiedy tutaj mamy najwięcej wczasowiczów i potem mamy wrzesień. Wrzesień troszeczkę się robi nam pogoda troszeczkę gorsza, troszeczkę zimniej jest i rozumiem, że wtedy zaczyna się dorsz. Właśnie jeszcze właśnie jest taka krótka później repeta flądry. Jak ta temperatura spada, właśnie się pojawia z powrotem flądra i dorsz dopiero tak od połowy października. Czasami początek października, to są okresy takie płynne, czasami przeplatające się. I na właśnie dorsza najbardziej skuteczną przynętą jest tubis. Bądź ten śledzik, też taki filecik, ale to już raczej słabiej. Jednak dorsz lubi bardziej, z tego co się zauważa, tubisa. Dzisiaj mamy połowę listopada, nastawiamy się jednak na tego dorsza, czyli w tym momencie taką podstawową naszą przynętą będzie mimo wszystko ten tubis, za którym on się tutaj ugania teraz. Tak, tak. Zgadza się. Na flonderkę tak jeszcze tutaj też próbujemy, ale to już jest raczej właśnie ten taki okres flądrowy zanika i jednak przede wszystkim rybą połowianą, której się tutaj spodziewamy, to będzie dorsz. Do kiedy możemy łowić tego dorsza? Do po prostu aż się plaża pokryje śniegiem? Czy jest jakiś po prostu taki okres, że on po prostu bierze jeszcze teraz powiedzmy do połowy grudnia i potem koniec? To jest przede wszystkim uwarunkowane, tak myślę, temperaturą wody. O ile woda spadnie poniżej 5 stopni, mamy taki nasz wyznacznik tego, to jest boja falowa w Lubiatowie. I tam są różne takie parametry wody pokazane. Falowanie, temperatura wody, otoczenia. Także naprawdę tutaj sporo też czerpiemy właśnie z tej boi falowej. Czyli rozumiem, jak temperatura spada poniżej 5 stopni, to nie ma co się tutaj wybierać, no chyba, że dla relaksu i po czerpania przyjemności, no i wdychania jogu, jodu, inhalacji. Dobra, i potem co? Mamy taki okres troszeczkę martwy, jest zimno. I kiedy z tą wędką można pojawić się na plaży? Jak tylko mrozy puszczą? Tak, to właśnie dużo zależy od mrozów, no i na surfa też czasami zdarzają się trotki, ale to wtedy też trzeba byłoby mieć trochę lekki zapasik tubisa zrobionego w zamrażarce, że no dwa w jednym, trochę odetchnąć jodem i spróbować może, jak to się mówi, a nuż coś. Dobrze, jakiś patent, takie ostatnie dosłownie zdanie, patent na dzisiejszy dzień, czyli połowę listopada. Co na ten haczyk, jaki duży haczyk i jak daleko zarzucić? Akurat tak jak dziś, spory wiatr jest, spory uciąg wody, to raczej daleki zarzucanie odpada. No i po prostu trzeba będzie tej ryby szukać, czy może zupełnie w pierwszej rynnie, czy ledwo za tym takim pierwszym większym przybojem. No trzeba będzie to zobaczyć namacalnie. A co na ten haczyk? Tubis, przede wszystkim tubis. Tak myślę. Czyli ewentualnie jakaś kanapka na zasadzie śledzik dendrobena odpada? Myślę, dendrobena to raczej odpada. Ten okres roku to raczej woli właśnie takie typowe mięso. Dobrze, na tą chwilę zaczyna nam się robić powoli ciemno, więc ja też już uciekam do swoich wędzisk, może coś tam jest, zobaczymy. No i postaram się dla Was zrobić jeszcze wywiad z wygranym, już takim oficjalnym, tych zawodów naszych 2014, ale to już będzie prawdopodobnie wywiad z hotelu. Trzymajcie się, na razie, cześć. Powodzenia.